Zresztą chyba mają rację oczywiście, ponieważ ten jak zasek trzeba zbudować od zera. Dobra, to co, zamykamy drzwi, czego się zdajmy naszym prelegentom. Okej, dobrze. Słuchajcie, jestem w tej chwili na przepustce z psychiatryka. Dlatego wykorzystując czas, chcę was pozanudzać trochę opowieściami z psychiatryka, jak się żyje w alternatywnej rzeczywistości. Swoje wystąpienie mamy podzielone na dwie części. Pierwsza część dotyczy takiej łódki, która się nazywa Venturia. A druga dotyczy Kraziewicza. Powiem wam, jak to się wszystko stało po kolei, bo to kwestia tylko środków, jakie się przyjmuje i tego, kto je przepisuje. Jak będziecie chcieli po wykładzie jakiś namiar na dealera, to rzucę wam od razu, za darmo, że będziecie mieli podobne odloty jak ja. Słuchajcie, zaczęło się to, jeśli chodzi o marzenia, dość dawno z Waldemarem. Słuchajcie, ja zawsze miałem wyjątkową awersję do uzyskiwania jakichkolwiek dokumentów. Jak miałem jakiś tam patent zdawać, albo certyfikat robić, albo inne rzeczy, nie, Boże, kwity to co my tam dla leszy. Trzeba tam metodą ustry bojowej przejść, przećwiczyć się, dopiero wtedy się wie, się pływa i tak dalej, nie? No ale przyszedł taki czas wieku starszego. Poznałem Waldemara, tak, mówię, Waldemar, wiesz co, ja muszę sobie wreszcie zrobić takiego tego, no, żeglarza, żebym wiedział, jak te sznurki się nazywają, bo ci tam na tych Filipinach i na innych wyspach Polinezji pływają i żaden z nich nie wie, co tam jest, fog, grot, nic kompletnie, ale ma 3 lata i już pływa. Więc Waldemarem, żeśmy się tak domówili, Waldemar mnie wyuczył, no i już zacząłem rozpoznawać te sznurki. Mówię, to dobrze, okej, okay, już wiem przynajmniej, jak się nazywają. No ale tam zegrze, ponieważ ja mam dość duże horyzonty, to zegrze, tak mówię, w te z powrotem, dobra, już opływałem, no już wystarczy. No to trzeba byłoby pójść gdzieś szerzej, no i pociągnęło mnie troszeczkę w kierunku morza. Miałem budować łódeczkę, pasję 12 tysięcy Maderskiego, pewnie znacie, pasjonat też żeglarstwa, organizator rejsów setką przez Atlantyk. Druga edycja była, także popłynęło tam ileś jachtów. Warunek jest taki, że nieważne co umie, ważne, że ma zrobić tą łódkę, przynajmniej chyba ta w 50%. I to jest jego egzamin na znajomość łódki, bo znaczy, że jak ktoś sobie zrobi łódkę sam w 50%, to jak wypłynie na Atlantyk, to sobie poradzi. Bo jak ktoś kupi łódkę, to sobie nie poradzi. Bo tam nie ma telefonu do serwisu, przyjedź i tam mi napraw albo popraw. Tak trzeba samemu po prostu mieć dwie ręce, głowę i wiedzieć, jak to zrobić. Ale wracając do tego, mimo wszystko trzeba było jakoś zacząć. Daję sobie slajd. Jedna spacja, o, dobrze. W międzyczasie już kupiłem wszystkie plany, wszystkie rzeczy. Zacząłem już szukać miejsca do budowy. Wszystko było ładnie, pięknie planowane. Ale taka ludzka ciekawość, zawsze mówię, trzeba zobaczyć, co się dzieje na świecie. Więc zacząłem sobie chodzić po różnych stronach, Yacht World. Moja rzecz chyba najfajniejsza strona z największą ilością jachtów różnego rodzaju i akcesoriów do sprzedania. Bo 24 europejskie, jeszcze jakieś tam strony mniej ważne, bardziej ważne. No i 2015, luty, wchodzę sobie po raz tam 2848, będąc psychiatryką na sali, pan mówi, są, trzeba sobie zobaczyć. Jest łódka we Włoszech, do sprzedania, o, do remontu, bardzo fajnie, to już jest dobrze. Ale problem miałem taki, że nie mogłem sam tam jechać, miałem sytuację taką rodzinną, w której nie mogę sobie na to pozwolić. Więc mówię, Waldemar, masz walentynki do załatwienia. No, to jedziesz były walentynki. Jedziesz na walentynki, obejrzeć łódkę, zobaczyć, czy się da z tego coś zrobić, czy nie. Waldemar mówi, ale gdzie, tu gdzieś tam na zegrzu, w zimie tamtego, ja mówię, tak, pojedziesz, w zimie nie ma, się nic daleko nie będzie, bilety masz, wszystko masz, jedziesz. Tak, trzeba było przebukować. No i wtedy mu rzuciłem Italię, poleciał do Włoch, instrukcję całą dostał, jak, gdzie i tak dalej, umówić się. No, poleciał. Wrócił. Wrócił, po drodze mi tam zdawał relację, jak wygląda sytuacja z łódką, podjąłem decyzję, że ją kupuję i kupuję. W ten sposób nabyłem łódkę, przeglądając ogłoszenia, więc cały mój plac budowy, moje wszystkie plany, które były, oczywiście podlegały modyfikacji momentalnej, ponieważ się zmieniło całe otoczenie. Cóż takiego nabyłem? Słuchajcie,
Aś. Dobrze. No, słuchajcie, Dufour 12 tysięcy CT, catch, przepiękna łódeczka, projektowana jeszcze przez właściciela, miłośnika, pasjonata żeglarstwa, przepięknie zrobiona. Długość 13,80, tak, co prawda w papierach piszą 13,65, pewnie jak ktoś się śmieje, zależy jaką miarką mierzyli, czy chińską, czy inną, więc takie wymiary wchodzą. Prawie 4 metry szerokości, silnik bardzo znany, 42-36 Perkins, maszyna nie do zarżnięcia. Ja zawsze mówię, że każdy, ponieważ ja jestem elektronikiem, więc zawsze mówię, jeden element więcej to jeden element więcej do problemu. W związku z powyższym, jak coś jest bardzo proste, jak konstrukcja cepa, to jest najprostsze i z reguły niezawodne i można to w miarę szybko naprawić. Jak silniki teraz mają wtryski, elektronikę, bajery, rowery, to póki to wszystko jeszcze jest nowiutkie i nie dostało soli i nie ma dodatkowych przewodników właśnie w postaci mikrokryształów soli, to wszystko działa super. Ale po pewnym czasie przestaje to być super, bo jak elektronika nie działa, to amen w pacierzu. A tu jest wszystko mechaniczne, jak zakręci, to zapali. Jak ta maszyna wygląda, słuchajcie, to jest jeszcze rysuneczek boczny. Motor Seiler, dwa koła sterowe, jedno koło z tyłu, drugie koło jest w środku, więc można sobie spokojnie w warunkach sprzyjających siedzieć w środku i sobie spokojnie nawigować. Pełne wyposażenie jest z tyłu i jest w środku, także na rówki jest pełne wyposażenie. Środek. Słuchajcie, jak na tamte czasy, to 79 rok, kapitańska z oddzielnym węzłem sanitarnym, dwie szafy, kojo, jakby ktoś chciał, to można przebudować na taką fałkę, albo można zrobić takie duże, spokojnie, to zależy w jakim zestawie się jedzie, czy w separacji, czy nie. W każdym razie, na rejsie też w razie czego jakieś separacje może sobie przebudować. To się wyjmuje stąd materacę, przerzuca się w drugie dwa pokrowce i już mamy wtedy dwa oddzielne koja z separacją deskami. Jak ktoś chce, może sobie siatkę po środku rozciągnąć, jak tak, aż tak będzie niemiła atmosfera, spokojnie, można się odseparować. Kolejna rzecz, tu mamy kuchnię, naszą barek. Najciekawsza rzecz, na razie to jest warsztat, więc główne asortymenty, śrubokręty, miarki, sukniarki, śrubki, wszystko to, co się rozbierało, było w tym. Nawigacyjny, cały element, tu jest właśnie drugie koło sterowe, także można sobie spokojnie siedzieć, stąd przez okna nadbudówki widać wszystko dookoła bardzo ładnie. W ogóle wydaje mi się, że to jest bardzo fajna konstrukcja pod tym względem, że jak się stoi w porcie, to się nie czuje, że się jest w bunkrze. Po prostu się siedzi, wszystko naokoło widać tak naprawdę. Także to jest bardzo fajna rzecz, bo jest przeszklony dookoła. Tutaj można sobie wypoczywać, jak ktoś ma ochotę. I tu mamy więzienny typowy układ, piętrusy do spania, ale zaleta tego jest taka, że jest może piętrowo, ale za to jest bardzo wygodnie. Nie ma także i ścisku, każdy ma sobie własną koję do tego, żeby spać. Patent, który mnie zaskoczył w ogóle i to od razu było widać, że żeglarz to projektował. Jest trójka drzwi, bo jest dwójka z jednej części, z drugiej części. Tu jest węzeł sanitarny. Tutaj można zrobić koje. Tutaj nie ma, tu tak naprawdę jest przedział na wszystkie, że tak powiem, szpargały, które są, tak, na speje, które są. I najlepsze jest zamknięcie tych dwóch drzwi jednym przekręceniem. Jest taki pręt. Tu się po prostu przekręca i dwójka drzwi jest naraz zablokowana. Patent prosty jak cholera, jak jednym prętem zablokować dwójkę drzwi. I oczywiście tu, tak jak mówię, drugi węzeł cały sanitarny. Także dwa węzły sanitarne. Dość przyzwoicie to wygląda. Z bidetem ten przodu. Tak, ta z przodu jest bidetem ze wszystkimi bajerami. Ciepła woda, generator 4 kW. W tej chwili przy remoncie. Oddzielny na dieselku chodzący. Dwie lodówki, jedna ma chyba tam z 200 litrów, druga pewnie z 60 litrów mniejsza. Także naprawdę bardzo fajnie zrobiona. Kucheneczka trzypalnikowa z piekarnikiem gazowa. Oryginalna jeszcze. Oryginalna po lekkim liftingu. Zmieniamy. Dawaj następny.
No i Waldemar wylądował w tym miejscu i musiał się udać w to miejsce. O, tutaj mniej więcej stoi tutaj, w tym miejscu. Stoi cały czas w tym miejscu. No jutro nie wiadomo. Chociaż próbowała, tak. W każdym razie to jest miejsce, w którym stoi. Miejsce nazywa się Tropea, niedaleko Sycylii, a dolatuje się do Lamezji. Żeby było weselej, słuchajcie, to bilety są w cenie, ponieważ ja jeżdżę bardzo często do Krakowa. To jak się dobrze spręży, to tak nasz Pendolino nie dość, że z czasem przegrywa, to jeszcze przegrywa z ceną w dwie strony. Dlatego, że bilet w jedną stronę kosztuje z reguły tam poza sezonem takim na poziomie 200 z haczykiem złotych, w drodze powrotnej 80. Do Krakowa mamy dwa razy tam 139, czy tam 100 ileś w drugiej klasie, w pierwszej klasie 160 czy 170. Także słuchajcie, jeśli chodzi o czas, no to gdyby nie odprawy wszystkie lotniskowe, to 2,5 godziny przelotu do Lamezji. 2.15. Także naprawdę fajnie. Samoloty latają z Warszawy i latają z Krakowa. Także można sobie spokojniutko, co prawda jak to nasz jeden z mądrych uczonych ministrów powiedział, że z południa to bliżej, czyli z Krakowa pewnie krócej lata, dlatego radą muszą przenieść, bo jak ludzie latają na południe, to będzie szybciej. A jak na północ? Ja zawsze mówię, że to mógł jeszcze użyć takiej sytuacji, że jak samolot leci z góry na dół, to przecież wiadomo, że z góry na dół leci się szybciej, nie? Pod górę tylko w górę mu zachodzi. No ale to on ma ministerialne wykształcenie, więc może takie rzeczy opowiadać. Ja dodaję jeszcze jedną rzecz, że linie lotnicze zaczęły obserwować, jak lataliśmy z przesiadką w Rzymie czy w Bergamo, zauważyli, że regularnie latamy i od góry są bezpośrednie połączenia. Tak, bo wcześniej rzeczywiście nie było. Trzeba było się przesiadać. Ale uruchomili. Sztuczny ruch wygenerowaliśmy, trzeba było ten. To Waldemar właśnie pierwsze jego zdjęcie na tle. Przysłał Venturia jeszcze na włoskich numerach tam bocznych, ale nie widać ich tutaj. Także to są pierwsze zdjęcia, które mi Waldemar przesłał. No widać, że młodszy jest. Słuchajcie, pokład drewniany, wszystko jest w drewnie, zrobione ładnie. No i tu się kłania włoska kultura techniczna na następnym zdjęciu. To jest Spacja. Waldemar, Spacja to taki długi. Tak, naciskać. Drewno. Więc na początku oczywiście pierwszy pomysł, fajna, gruby, porządny tik, ponad centymetr jeszcze po zużyciu, da się uratować sobie, myślę, spokojnie, damy radę. Ja to zaraz następne zdjęcia pokażę, że próbujemy dawać radę, ale włoska sztuka szkutnicza przewiduje, w związku z tym, że u nich rzadko pada, znaczy wtedy, kiedy u nich pada, to się nie pływa, w związku z powyższym woda lecąca z pokładu do środka nie przeszkadza nikomu, bo nikogo w tym czasie nie ma. Ten zima. W związku z powyższym, nic nie stoi na przeszkodzie, że jak planka odchodzi do góry z pokładu, to można przewiercić otworek, wziąć wkręta, nie zabezpieczać, bo po co przecież, jak deszcz będzie, to jego tam nie będzie w środku i przykręcić do środka. Albo nic. Tą oto skuteczną, nity były fabryczne, bo bardzo porządna robota, bo ten tik został, no, normalnie się zużywał, tak jak się ściera i normalnie się utlenia i się ściera. Zrobili w kształcie litery U i środek na dwóch zakładkach nitowali wtedy już na nity zrywalne. I tak to było fabrycznie zrobione i na górę szło uszczelnienie, ponieważ doszło to do uszczelnienia, byłem przekonany, że da się zrobić w ten sposób, że wezmę frez i frezem wyjeżdżę każdą klepkę na 5 mm i będzie fajnie. Ale po zobaczeniu tego, co tam się z tym pokładem dzieje, że te klepki są poprzykręcane, planki są poprzykręcane tak naprawdę na śruby, na blachowkręty prawie, że na wylot i wszystko tam zaczyna przeciekać do środka. Mówię, no to nie, tą całą przestrzeń między tą górną warstwą a dolną, bo przecież ona jest wypełniona jeszcze, bo jest konstrukcja przekładkowa, to mówię, zniszczą to diabły, na, my się zniszczy. Więc podjąłem decyzję o tym. Waldemar, pokaż jeszcze, jeszcze środeczek pokażemy, jak wygląda środek. Tak, Waldemar został środek. To jest to właśnie całe koło sterowe wewnętrzne. Siedzenie cały nawigacyjny. Stary jak cholera elektronika z autopilotem. Tak. Do tego, że można sobie sterować. Lata 70. naprawdę, jak na tamte czasy, wydaje mi się, że to bardzo porządne, bo to wszystko jest elektroniczne. Sterowane. Ja to wrócę, myślę, że uda mi się to naprawić. Zobaczę tylko, czy kompas elektroniczny chodzi, bo chcę tą elektronikę całą otworzyć i to akurat będzie dla mnie drugie zadanie do zrobienia.
Ale to już hobby elektroniczne, że tak powiem, doprowadzę, myślę, że uda się zrobić. Także to jest wnętrze do sterowania, tutaj okienko jedno, pozostałe okienka, naprawdę fajna widoczność. Tutaj jest wnętrze, mamy dodam tutaj przednie koje. Istotną rzecz, że tego nie widzicie, pod podłogą i pod silnikiem, jak pierwszego dnia przyjechałem, sam to liczyłem, było 3000 litrów wody, jak to obliczyłem, na wiadra. Jak był po prostu przez 9 miesięcy zalewane stopniowo wodą. Deszczową. Deszczową. Taka ilość. I na szczęście udało mi się to dyskretnie oczyścić. Nie stosowałem wtedy pompy. Po prostu w nocy liczyłem wiatr. Waldemar uważa, że to jest za najlepsze. Zamiast powyższym, zamiast włączyć pompę zenzową i trochę by popompowało, to Waldemar stwierdził, że wiatrami wybierze szybciej. No i najbardziej wydajna pompa. Najbardziej wydajna pompa. To jest wystraszony załogan z wiatrem w ręku. Tak jest. Nie wiecie o tym, ile kosztuje kara w porcie. To by nie zmierzył wody. Myk polegał na tym, że właściciel tej łódki zmarł. On ją kupił, to on tylko pływał na tej łódce. On zmarł i to jest jego syn, Ricardo, który właśnie postanowił sprzedać, ponieważ remont we Włoszech czegoś takiego, to lepiej to spalić i kupić nowe, dlatego że no, Włosi efektywną czas pracy mają na poziomie 2 godzin, ale liczą za 8, więc no i stawki oczywiście europejskie, więc nie może być, a oprócz tego no, to co zrobią, to jak nie ma tam ludu ze wschodniej Europy jak w postaci fachowców, to słabo to wygląda. Delikatnie mówiąc, nie wiem, to na południu oczywiście, mówię cały czas o południu. Kalabria, tak. Także tak to wygląda. No mówię, to wyglądało na to, że da się z tym coś zrobić, bo był ponad centymetr było jeszcze dechy, więc można było zjechać powiedzmy sobie 3-4 mm jeszcze, to by zostało około tam 7-8 mm, tak co mniej więcej przeliczałem, nie? I dałoby radę, ale po, że tak powiem, odkryciu tych wszystkich pięknych robót, nie, zrywamy wszystko do żywego i jedziemy. To jest dzień 14 luty, a to tak, 4 lata temu, na walentynki miałem 2 godziny czasu na opływanie jachtu z właścicielem, i obsługą pracownikiem portową, sportu i znajomym. I znajomym Michelem i była z ich strony decyzja odmowna, nie postawisz żagli, nie popływasz na żaglach, tylko możesz na silniku 2 godziny. No i co się stało? No? No i potem w kwietniu mówię, to wreszcie zobaczę, co kupiłem. A tak, bo to tylko na moje zaufanie. Mówię, Piotr, jak ty nie kupisz, to ja go biorę na raty. Moje rozpoznanie wróciło. Mówi, okej, dobra. Najważniejsze to mnie interesowało, jak wygląda cała skorupa i czy wszystkie te elementy są istotne, ważne. Silnik chodził, wszystko chodziło, także jest okej. Nie było z tym problemu, więc pojechaliśmy taką pierwszą ekipą. Nie zaczęliśmy od razu od jedzenia oczywiście, też pracowaliśmy trochę. No wyglądowiska, no psa. Tak. No to tu ma fajne uchwyty, szczególnie na butelki. Żeby nie a, słuchajcie, no to rzeczywiście, ale to też widać od razu, kto to konstruował, więc tu mamy różnego rodzaju otwory i z te różnego rodzaju otwory różne elementy wchodzą od butelek, poprzez kubki, tego typu rzeczy. Naprawdę fajnie. Pierwsze prace, tego gościa chyba znacie, poznajecie. Majtek od razu, że tak powiem, rzucił się. Co prawda nie mieliśmy innego miejsca, więc trzeba było to robić na kei, ale delikatnie. Wyjaśnienie. Żagiel, był fok, nie był rozwijany przez 9 miesięcy, w związku z tym był kompletnie zielony. Włosi stwierdzili, że to jest żagiel do wyrzucenia. Ja spojrzałem, no on jest tylko z glonami, może się da umyć. Do dzisiaj jest to błyszczący fok. No i żagiel jest naprawdę fajny. O, i tu słuchajcie, pierwsze narzędzia, które dojechały tam, próbuję wyprowadzić listę, w klapę i te wszystkie rzeczy pozrywane i wtedy już wiedziałem, że to nie jest ta droga. Dodam jeszcze istotną rzecz, w tym porcie na 400 jednostek stojących, teraz jest 300, nikt niczego na jachcie nie robi. Obok jest stocznia, w której się dostaje rachunek powiedzmy 60-80 euro za godzinę pracy fachowca. Byliśmy jedyną załogą do tej pory, która zrobiła prawie do końca remont generalny na wodzie. A dlaczego? Bo na wodzie możesz sobie robić coś z jachtem jak chcesz, a wyjmując go w kantieri oddajesz jacht do dyspozycji pracowników, tak. I nie możesz wejść na teren stoczni nawet, żeby coś zrobić. Przynajmniej akurat tam w Tropeje takie są zasady. No i teraz, tak jak mówię, męska decyzja, trzeba było podjąć remont.
Na momencie sobie przerzucę. Gdzieś mam to. Słuchajcie, więc tak, w pierwszej kolejności. O, teraz możesz przesunąć. W pierwszej kolejności wymieniłem same te. No jak to Włosi zobaczyli, tamtejsi, to stwierdzili, mój Boże, jakie to wszystko jest fajne, drogie. Obróz kalabryjski. Ja to Waldemar, tak. Ja go załatwiłem. Nie mówię jak, ale... Nie pytajcie, w związku z powyższym, nie pytajcie. A pluszaki załatwił Piotr, no i tak... Znaczy nowe pokrowce są poszyte, przejechały z Polski de facto, w jednej walizce zapakowane. Sprawa znowu transportowa, logistyczna, gdyby ktoś, że tak powiem, dostał kiedyś ode mnie namiar na dealera i chorobę popadł podobno do mojej. Jeżdżą autobusy z Warszawy. Znaczy z Warszawy może nie, jeżdżą tam gdzieś rejon Rzeszowa. Mhm. Busy zbierają ludzi, wsiadają do autobusu, jadą aż do Palermo. W związku z powyższym przesyłka kosztuje w zależności od wielkości, ale około 70, 100 zł, 120 zł, 150 zł. I dużą taką walichę można wrzucić. W związku z powyższym tam w takim transporcie jedzie Sikaflex, jadą farby, jadą inne rzeczy. Bo na przykład przebitka na Sikaflexie, słuchajcie, jest taka, że tam kosztuje około 20 euro, kosztuje 300 ml. Sklep założyliście? Nie, ale bardzo poważnie o tym myślałem. 18 zł. Także ten, to Sikaflex, mówię, 300, a baton 600 to już w ogóle można zapomnieć. Także pokrowce też pojechały z Warszawy, były uszyte. Tak to wygląda po złożeniu. Oczywiście prawie, że jest jeszcze nieukładane, tak? Dlatego, że cały czas jesteśmy w trakcie remontu Waldemar, to teraz trzeba tym o... tak wyglądają już koja, też mamy wszystkie materace powymieniane, ale to akurat jest pierdółka. Dawaj dalej. A tutaj siedzę przy generatorze, bo wyjąłem generator, robię mu przegląd cały, wymieniłem mu karter, bo miał, dostał soli, także wyjechał generatorek, jest do zrobienia. Już jest praktycznie zrobiony. No i teraz rejon Warszawy, mała hala. Znaczy, słuchajcie, jak to stoi na wodzie, to wydaje się cholernie mało. 14 metrów, co to jest? Jak się wjedzie na ląd i się zaczyna układać płyty, to tak się dochodzi i mówi, o cholera, to jeszcze kawał zostało, jesteśmy dopiero na środku kręcił, a tu jeszcze z tyłu kawał zostało. Płyty, ponieważ miałem szatański pomysł, żeby na podstawie szablonów zrobić, pokleić pokład, zawieźć go w kawałkach i go tam przykleić od razu. Całe szczęście, że ten plan nie wypalił. To był zeszły rok? To był 2017. O, tak kartuje się stal, więc jak pokład robiłem, pokład jest zrobiony z afromozji. To jest, co prawda nie jest to, bo Iroko, czytałem różne opinie, on oczywiście jest tłusty i tak dalej, ale czytałem na zachodnich forach, że bardzo często wykorzystują Iroko. Iroko jest dużo twardsze, bo to jest dom afrykański, jest o podobnych właściwościach, jeśli chodzi o odporność na gnicie, robale i wszystkie inne rzeczy. Natomiast jest twardszy przynajmniej. Zobaczę, jak w praktyce wyjdzie. No to wiecie, co ludzie piszą, to jest jedno, a potem życie pokaże, jak wyjdzie. Ale rzeczywiście to jest twarde drewno, dużo twardsze drewno od tego. Wyginało się dobrze, więc z deseczek, które kupiłem, trzeba było je pociąć, więc tu właśnie robiłem te rzeczy. No i to jest właśnie to miejsce psychiatry, o którym Piotr mówił. Tam go trzymają i czasami tylko wypuszczają. Jeszcze mamy dalej. Słuchajcie, tutaj przymiarka pierwsza do tego, żeby do klapy, z tego co pamiętam, było robione przez klapy. To jest subklapa. Tak, to daj następne, zobaczymy, żeby nie było. Ja mam taki jacht mały, śródlądowy, 6,5 metra i przywiozłem sobie subklapę oryginalną z Venturi. Jak przyłożyłem, to zajmuje mi powierzchnię całego mojego kokpitu. Żeby nie wpadł w kompleksy. Dlatego ja z racji swoich gabarytów nie wchodzę na śródlądówkę, bo nie za bardzo mogę. Ale na mnie się uczyłeś pływać. Ale tylko na pokładzie, no nie tak. Wchodziłem do środka. Bo się nie mieściłeś. A tutaj układamy sobie do pokładu na kapsle, jak to mówię, do papy plus wkręty, ale wszystko jest na kleju, potem to jest wykręcane i sikafleksowane. Tak można to robić, także jest to wszystko pozaklejane. Dodam od siebie dokładnie. Fajną rzecz, jak się tak ogląda zdjęcia, ale jeżeli macie w ciągu 10 godzin dnia 35 do 40 stopni, to ten sikaflek zasyga błyskawicznie. Pot się leje i najlepiej zaczekać, że będzie wieczór, ale wieczorem już ludzie przyjeżdżają i nie wolno pracować.
O, tak wygląda wnętrze, tutaj jeszcze to jest do wyklejenia, bo już ma nowe boki porobione, wymienione podsufitki, wymienione wszystkie elementy, także to całość idzie na kapitalkę. To już jest porobione, daję następne zdjęcie jeszcze. A, nie podpowiedź Sofii. Dlatego uwielbiam jeżdżenie tam zimą. No i słuchajcie, na rufie listwę, to ma 9 cm na 3 cm, no i trzeba było to jakoś skleić. Sklejone jest z trzech takich elementów, one były przedtem przeheblowane. Trzy elementy, najpierw środkowa prowadząca do gięta, potem dwie zewnętrzne doklejone na żywicę naszą Epidian plus PAC. Chyba najlepszy klej, ponieważ zafascynowany byłem poliuretanem, tym takim pieniądzu się. Zrobiłem listwę na poliuretanie, po czym mi w rękach się rozeszło. No to mówię ładnie. Na tym poliuretanie. Ja mówię, to już jest wesoło, w związku z powyższym wróciłem do tradycyjnego naszego kleju. Żywica Epidian plus do tego PAC. I naprawdę się trzyma. Potem jak próbowałem rozrywać, to się rozrywało drewno, a to się trzymało cały czas. Więc eksperyment się skończył, nie stosuję tego, no, przynajmniej do takich rzeczy. Tu oczywiście klepka przez wszystkich nazywana królewska, ja jedną literę tam zmieniam. Ze względu na to, że potem trzeba siedzieć i tam dłubać, żeby ją dokładnie dorobić. No i to trzeba, że tak powiem, poświęcić. Tu jest już pokład cały zasikafleksowany. Jeden obszar tam już jest wyszlifowany, tu jeszcze sikaflex, tutaj oczywiście miarka zdejmowana do tego, żeby na listę zrobić. Daj Waldemar następne zdjęcie. Coś wam fajnego powiem. Sąsiedzi nasi tak po dwóch, trzech latach zaczęli się orientować, że my robimy raczej porządnie. Przestali protestować, że kiedy jest siesta i trzeba spać 2-3 godziny, to my pracujemy. Ale ciągle nie mogli zrozumieć, dlaczego go myśmy położyli pokład, a potem dopiero klepkę królewską. Bo oni robią inaczej, czyli najpierw klepkę, a potem pokład za tydzień. No to ja tutaj nie, nam wyszło tak. Robią, wydaje mi się, że jedną deskę zdecydowanie lepiej domierzyć niż wszystkie pozostałe. Tutaj można byłoby powiększyć, jest docięta już gotowa deseczka, można zobaczyć jakie są odległości, bo wtedy rzeczywiście można bardzo precyzyjnie ją podoślać. Wydaje mi się, że tak jest lepiej, ale to mi się tak wydaje. Daj Waldemar następne. No dotykamy samo. O, tu mamy, więc ta jest część dziobowa polakierowana, tutaj jest część polakierowana, tu jest goła, tylko jest poolejowana. Tak naprawdę jest olej dany zabezpieczający. Piotr wycinał sam tą część drewnianą, no a ja miałem pecha, że Boże Narodzenie to sam przyklejałem. Także widził, że po prostu się spocił. No. O, słuchajcie, tak wygląda teraz na kokpicie, tak wygląda suflapa. Suflapa ma tutaj z merbału ma prowadnice całe zrobione. W środku mam mosiężne te kątowniki. I na suflapie na prowadnicy są też mosiężne płaskowniki, tak żeby jeździła po mosiądzu. Żeby nie jeździła tam drewno po drewnie, bo oryginalnie było tak, że jeździło sobie drewno po drewnie. Stwierdziłem, że mosiądz na mosiądzu zdecydowanie lepiej pracuje niż drewno na drewnie. I odpłukać wymalowane, nic się na razie nie dzieje, oprócz tego, że lakier musimy poprawić, ale to jest kwestia primeru, który tam poszedł. No i słońca, olbrzymie. Słuchajcie, no i słońca. Właściwie w tej chwili mamy skończony cały pokład, wnętrze zostały tylko w dwóch kabinach dziobowych, do przyklejenia zostały tylko podsufitki, bo są wszystkie wykładziny zerwane. Kapitańska jest zrobiona już, te dwie zostały wykładziny do zrobienia. Panele w tym. W, tak, to już ostatnie zdjęcie z tych, które mamy. Podsufitka cała zrobiona też jest. Unilam nasz polski. Oczywiście w tamtym, w 2017, przepraszam, w 2017 roku w sierpniu z Waldemarem żeśmy zrobili Tour de Italia. Samochód, przyczepka, wszystkie elementy na przyczepce zajechały do Italii razem z narzędziami, z klejami, ze wszystkimi rzeczami. Tam żeśmy przez 2 tygodnie czy 3 tygodnie robili? 3 tygodnie. 3 tygodnie, nie dokończyliśmy do wszystkiego, bo trzeba było jeszcze pokład przygotowywać. Wydawało się, że pokład jest wyczyszczony, wszystko składnie zrobione. Nie. Żeśmy doczyszczali, w każdym razie jest doczyszczone, doklejone, zrobione. Zaczyna to jako tako wyglądać już. Handrelingi do zamontowania jeszcze są, nowe zrobione są, też są zrobione z merbału. Nie wiedziałem, że tak prosto się to robi. Dwie deski do siebie, otwornicą otwory, potem wyżynarką wyciąć, frezarką półokrągło przejechać i mam. Zajęło mi to pół dnia na kei.
do zrobienia z dwóch deseczek. Naprawdę fajnie długie te długi, bo te długi są na poziomie chyba 3,5 metra, czy ileś tam, to jest kawałek do zrobienia. Szyby wszystkie już powymieniane, też są od razu porobione, bo zrobiłem je z tego. Były z pleksji, więc zrobiłem z poliwęglanu, są poliwęglanowe, pozakładane, także będą przez dłuższy czas do eksploatacji, wydaje mi się. Na razie się nic z nimi nie dzieje. Słuchajcie, to tyle. To jest pierwsza rzecz. I teraz tak. Kolejna rzecz jest bardziej dziwna. Ponieważ siedzę, grzebię sobie tam po różnym necie, to pewnego razu przeglądam sobie i jakiś pan puszcza sobie coś takiego. Szkoda, czy jest głośnik tylko. Jak ty mogą być nawet w lesie? To jest drewniany jacht, jeszcze widać porządna klepka. Słuchajcie, nie mogę dać tu za bardzo głośniej. Omszały taki. Powiększyć. Tutaj są bulaje. I całe to. Okna. To jeszcze widać tutaj te kawałki tego drewna. I to było, nagranie było zrobione w kwietniu 2018 roku. Zobaczcie sobie jedną rzecz. Na filmie widać jeszcze, że ma okna i ma jeszcze parę rzeczy z wyposażenia metalowego. Ja nie wiem, jakim trzeba być desperatem, żeby na jedno piwo pół dnia ciąć rurki, żeby je potem spieniężyć na jednego browara. To wolałbym rzucić picie. Ja bym miał pół dnia pracować, żeby na jednego browara. No i obejrzałem sobie ten film i powiem tak, gdyby to było drewno, znaczy no drewno nie jest nasze akurat, no bo drewno jest Machoń, także nie nasze, ale jakby to była Bawaria na przykład. Gdyby to była Bawaria, albo jak no, to jest mydelnica. Ale gdyby to było nie polskie, to bym sobie w ogóle sobie głowy nie zawracał. Ale jak sobie poczytałem o Kraziewiczu, że to jest nasza konstrukcja w Stoczni Konrada i że mają go tam rozebrać i po zimie ma z niego zostać, że tak powiem, tylko kubka niewielka drewna, które się nadaje do kominka. Znaczy nie do kominka, bo to patrzą w piecu. W kominku ci co palą, to z reguły palą normalnym drewnem. Ale w piecach bardzo dobrze by się pewnie palił ten Machoń. Więc od razu nawiązałem kontakt właśnie z tym czerwonym korsarzem z Gdańska. Nie znałem człowieka. Nieważne, mówię, człowieku, gdzie to leży? No mówię, przed wejściem do stoczni. No, ale weź go. I to tak wygląda teraz. Teraz wygląda jeszcze gorzej. Myśmy jeszcze większą dewastację zrobili po przywiezieniu tego do tajemnego miejsca, no bo są...